Nie, niech pani robi swoje. No stan zapalny to jest taki stan jak stan wojenny. Wiesz, co to jest stan wojenny? Był w Polsce kiedyś stan wojenny. Więc to jest poważny stan. Ale te stany są różne. W całym świecie słyszymy wybuch tam gdzieś w Afryce, gdzieś w jakimś kącie stan. Raz nas to obchodzi, raz nie, bo to tam gdzieś małe, tego, a jakieś plemię, co mi to. Stan zapalny to jest coś fatalnego. Coś złego, co zaczyna się gdzieś dziać. Może się dziać stan zapalny w kostce na przykład. Albo stan zapalny gdzieś w obrębie kręgosłupa czy barku. Albo stan zapalny gdzieś w okolicy głowy. A najczęściej stan zapalny wewnątrz, o czym nie wiemy. Na przykład jelita, czy jakiegoś innego organu. Czy wiecie, że podczas akupresury, podczas masażu, najbardziej perfekcyjnego, może wytworzyć się w organizmie stan zapalny i tak jakbyś wybuchł granat i ktoś mówi, bardzo źle się czułem, czy czułam. Bo my mogliśmy po prostu pobudzić coś, co drzemało. Ten stan zapalny drzemał. Gdybyśmy go nie pobudzili dzisiaj, zakładamy, to za 3 miesiące albo za rok mógłby odezwać się, ale już wybuchnąć sam jak wulkan. Tak, samodzielnie po prostu. I wtedy zrobiłby nam 100 razy większe szkody. Bo nie wiadomo, czy byłaby szansa ratunku. A teraz ja wywołałem drobny stan zapalny do odpowiedzi. No, trochę tak upraszczam to, trochę fantazjuję. I ta jest jakaś... Ta osoba czuje się źle, dzwoni do mnie, wczoraj nie mogłam spać, a biegałam do toalety, a czułam te pańskie palce na stopie. Ja mówię, to dobrze, że pani była w toalecie, no kilka razy, bo coś się zaczęło oczyszczać. Tak, coś ruszyło, tam zaczęła być rewolucja, nic nie dzieje się bez przypadku. I teraz wracamy do... Ja wywołałem stan zapalny poprzez zabieg. Czyli nie ja pobudziłem, receptory zrobiły swoje w danej części, gdzie ten drań spał. I tak samo jest z tymi bólami utajonymi. Jeżeli ich nie odkryję wcześniej, to one później wyjdą tym, że pani dzisiaj czuła się dobrze, jutro idzie na zakupy i siatka jej z ręki wypadła, bo mówi, straciła wszystkie siły, palce w czuciach. W tym czasie to wybuchło, bo którymś musi. Gdzieś tam nosił, a się urwało. I wróćmy do stanu zapalnego. Jest to bardzo brzydki stan chorobowy, od którego zaczyna się większość naszych chorób, łącznie ze wszystkimi rodzajami raka, czyli nowotworu. Stan zapalny trzeba opanować, okrążyć, rozpoznać. On może się bólem, opuchliznami, czerwonością, rozgrzaniem ogromnym, taki skóraż, prawparzy odzwierciedlać. Albo jakimiś głębokimi bólami wewnątrz ciała. Zależy jakiego organu, jak. Mogą być też tam różnego typu rozwolnienia, różnego typu biegunki, bo też inaczej one przebiegają przy nerwicy, a inaczej przy stanie zapalnym. Więc to jest stan zapalny. I na to są reguły, no, opanowanie stanu zapalnego, doprowadzenie organizmu do tego, żeby umiał go opanować, czyli obudził wewnątrz drzemiące siły, jest numer jeden. Bez tego się nie da leczyć. A później cała machka ziół, leków. Czasami musi to wkroczyć medycyna szkolna z bardzo drastycznymi rzeczami. Albo coś wyciąć, albo coś przeciąć, dostawić, dołożyć. To stany zapalne to sama nazwa, jak się człowiek tak słucha w to, jest to coś bardzo niedobrego.
I ze stanu zapalnego nóg. To można się nie zgodzić, to jest to, tylko że można to inaczej wypowiedzieć. To to był. To sygnał dla organizmu. To sygnał dla organizmu. Że czas coś zrobić. Ostrzeżenie, tak. Ostrzeżenie też. No dobrze, ale może to być sygnał i możemy coś robić, a może to być nagle na przykład, bo nie wiadomo, co ona miała na myśli. Trzymała, no ktoś wchodził z bólem i ale nagle to wybuchło. Ból też jest sygnał. Tak, no i w tym czasie nie posłuchała. No oczywiście, widzisz, to jest sygnał. Tak samo jak ból jest sygnałem. I teraz jak się to przenosi, czyli nic nie zrobi, a jako masażysta to spotykam się na co dzień z tym, że ktoś przychodzi z nogą, ja mówię, od kiedy pani to ma? A od zeszłego roku. No, a powinna przyjść na drugi dzień, albo w ciągu tygodnia. To samo przejdzie. To nie przeszło, tylko tam się wytworzył dopiero stan zapalny i stworzył się problem, który wymaga 100 masaży i jeszcze innych zabiegów. To też zależnie od tego, jak... To tak to jest skomplikowane, ale widzicie, próbowałem filozofować, a na koniec wyszło to najprostsze. Jest to, tak jak on powiedział, ostrzeżenie i jest to sygnał. A ja mówię o sygnale, on mówię o ostrzeżeniu. Czyli na jedno mniej więcej wychodzi, tylko kwestia wypowiedzenia się. Bo to jest proste i jednocześnie bardzo skomplikowane. Bo jest proste, jest ból, jest sygnał, a później, jeżeli zaniedbamy, no to może dojść do bardzo skomplikowanych działań, żeby to opanować. No, jeszcze tu pytanie o tym stanie zapalnym. Czyli stany zapalne fe. Coś niedobrego. I sygnał. Sygnał, żeby się tak.